Dzień dobry bardzo. A w sumie tak. Dzień dobry bardzo. Słuchajcie, jest pierwszy dzień po świętach. Ja generalnie jestem dalej masakrycznie przeziębiona i jak słyszycie, moje zatoki dają się we znaki. Nie jest łatwo. Muszę jakoś wyleczyć. Muszę, bo jak pojadę na Sylwestra, to będzie do tego stopnia brymza, że pewnie wyląduję w szpitalu, jeżeli tego nie ogarnę dosyć szybko. Dzień chciałam zacząć outfit of the day. Mam nadzieję, że taka forma rozpoczynania dnia Wam się spodoba. Chciałabym ją wprowadzić na stałe. Jeszcze jestem bardzo z makijażu, ale dlatego, że szybciutko lecę do Rossmana po pielęgnację, której mi zabrakło i dopiero będę mogła resztę nakładać. No dobra, ale szybko, co ja mam dzisiaj na sobie? Tuniczka dłuższa, przekręcę kamerę. Nie widać Kuby? Nie widać. Nie, 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 ja robię tak, żeby było ok. Schowam się. O, teraz się nie widać. O. Dzień dobry. Nie wiem, czy powiedzieć, że zaczynamy nowy dzień, czy kończymy. Jest dzisiaj 28. Kuba, który jest dzisiaj? 26. Tak. Dzisiaj jest 28 grudnia. W każdym bądź razie jest między świętami. My wróciliśmy do Warszawy, Rzeszowa. Ganianina niesamowita, bo tak, maraton wyglądał tak. Byliśmy w Warszawie jeszcze wczoraj o godzinie 14 tutaj. Szybciutko odwieźliśmy moich teściów do Rzeszowa. Dzisiaj o godzinie 9 wyjechaliśmy. Poczekaj z tym YouTube'em moment, co? Dziękuję. Dzisiaj o godzinie 9 wyjechaliśmy z Rzeszowa do Krakowa. Zjedliśmy kolację w jednej z naszych ulubionych restauracji i śmignęliśmy z powrotem na Warszawę i siedzimy tutaj już i siedzimy. Nie odzywałam się przy święta, bo tak jak mówiłam, no, taki specyficzny czas, a dla mnie wyjątkowo trudny emocjonalnie ze względu na poznawanie rodziców i sprawy weselne. Dzisiaj jeszcze śmigamy na szybką, lekką jakąś kolację, bo nie mamy absolutnie siły gotować po takiej podróży. I zobaczymy, jak to dalej będzie, więc mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieć jakieś wejście, a tymczasem szybki outfit of the day. Na czarno i w spodniach, bo tak najwygodniej. Lala. Jest ostrość, czy nie ma? Teraz jest ostrość. No dobra. Skarpetki czarne, spodnie czarne, bluzka czarna. Ale muszę się pochwalić, chwalić nową zdobyczą. Ha, ha, ha. Na BP jest taka fajna, niefajna opcja z ostrość? Z punktami payback. I przy współpracy z Krukiem wypuścili promocję świąteczną. Przy zatankowaniu chyba tam 50 litrów paliwa, obojętnie jakiego, dostaje się złoty prezent od Kruka z tam z małą dopłatą. Ja wybrałam sobie łańcuszek, złoty z serduszkiem, bardzo ładnym. Złote serduszko jest ażurowe, a to pełne jest srebrne. Śliczne, urocze i oczywiście odpowiednie. Mój mężczyzna, jak zobaczył serduszko, stwierdził, sprzedamy, zarobimy, więc zobaczymy, jak będzie z tym łańcuszkiem, ale mam nadzieję, że jednak pozostanie u mnie. I gen sędziszowianina jednak zostanie uśpiony i tym razem. Dobra, do zobaczenia, do później. Co to się dzieje? Oczywiście świąteczno, bo noworocznej tradycji musi stać się zadość. I widzicie, co my oglądamy? Ha! Wstydliwy sekret. Rodzinę Chęcińską. Dobra, może tego nie powinnam mówić o nazwiskach. Wstydliwy sekret. Szybka przebierka. Tak jak mówiłam, idziemy na kolację. Na mnie ta czarna sukienka, którą tak chwaliłyście. Czarne rajstopy. Trochę się zlewam w tym czarnym.
Całkiem sympatyczna bransoletka. Ostrość. Łańcuszkę, o którym mówiłam. I prawie ogarnięta. Widać mnie dobrze? Widać mnie dobrze, prawie. Jakaś taka niewyraźna jestem, rozumiem, skoro tego nie widać, ciebie też nie widać, więc nie masz co machać. Nie mówię, że w ogóle, ale trochę się ogarniać, żeby... Mój mężczyzna czasami jest niewychowany. Ale dobry człowiek z niego. Dobra, ogarniamy się, idziemy. Kuba, siup, siup. Na szybciutko dwie sukienki, które planuję na Sylwestra, albo ta, albo zaraz pokażę drugą, a jeszcze najpierw bolerku pokażę. I do niej bolerko w takim śliwkowym, fajnym kolorze, myślę, że to fajnie współgra. Oczywiście rajstopy ciemne będą w sumie czarne pewnie, spoko. A zaraz pokażę drugą, chyba ta druga bardziej Wam się spodoba. I sukieneczka numer 2. Kolejna mała czarna. Ona ma taki fajny, błyszczący materiał. I jest plisowana. Ale myślę, że wygląda w niej bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Zaraz pokażę, jak będzie to wyglądało z bolerkiem. No i oczywiście na pewno rajstopy, ale tutaj chyba już jasne. I z bolerkiem wygląda tak. Chyba troszeczkę traci na uroku, ale no cóż, zobaczymy, jak będzie ciepło, chłodno, zimno. Zobaczymy, jeżeli będzie ciepło, to myślę, że po prostu ramionczka wystarczą. Dobra, to ja gnam gotować dalej i pakować się i dzisiaj lecimy w dalszą podróż. Pa! I pakujemy kosmetyki. To są generalnie moje dzisiejsze zdobycze z natury. Może to ułatwi mi sprawę bardzo trudną. Szablon do stylizacji brwi. Oby w końcu. I były symetryczne. Wiem, że mam z tym bardzo duży problem i mam nadzieję, że to rozwiążę. To leci. Tak w ogóle kupiłam na promocji mega fajną kosmetyczkę. Duża i mam nadzieję, że w końcu nie będę musiała kosmetyków luksem wozić. Szampon nowy. Będziemy próbowały. Vitamin Bomb. Szampu. With Argan Oil. Ma powodować błyszczenie. Dzisiaj go jeszcze użyję, zanim wyjadę. Mokre chusteczki to podstawa. Lakier do włosów. Pasta do zębów. Cążki. I paleta. Z firmy I Love Makeup, wyglądające jak różowa czekolada. A zaraz pokażę środek,
Jeżeli mi się uda jedną ręką, a mam nadzieję, że się uda. Opa. Opa. No, otwieramy się. Otwieramy się, czy nie? Ała, nie. Więc jednak przepraszam na moment. Sobie też przekroić na pół i tak. Do torby. Też nie umiałam, bo chciałam się podejrzeć. O! Jest. Dobra, to teraz ciszę się, bo dogrywkę robię. Jak widać, kolory takie trochę sparki. Błyszczące, ale w sumie to chyba o to mi chodziło. Bo mam bardzo dużo naturalnych takich nudziaków, że hej. A co ty tam masz fajnego? Daj pogrzebać. Mamy kosmetyczka. Zrobimy przesiew? Nie, nie będę tak. Ja, co mam ci zabrać, jak to tak wszystko było kiedyś moje? Ale kolory po prostu powiem wam, że mega. Lusterko też w miarę fajnej jakości. Dobra, pakuję się, ogarniam, bo to naprawdę już nie ma czasu. Nie wiem, która nawet jest godzina. Jest godzina 12:30, a tak najpóźniej o 7:16 chcieliśmy wyjechać, a jeszcze kupa roboty przede mną. Może tak, pogadam do was chwilę. No, nie mam, nie będzie ci widać. Możesz wejść, jeżeli coś potrzebujesz. Dobra, jednak uciekła, spieszyła się. Jest kupa roboty przed nami. Ja jeszcze piorę ciuchy, zabieram mokre, będę dosuszała na działce. Muszę popakować prezenty dla dzieciaków tamtejszych i chyba już powoli zaczynam być zmęczona tymi świętami. Kupam się urlop i też mówi, że czuję się bardziej zmęczony niż chodziłby do pracy dzień w dzień. Coś w tym jest. Ten rok jest bardzo męczący. Buziaki, do później. Tak wygląda zestaw podróżny kolorowy. No, może poza tym to jest olejek żożoba do włosów. Niby dużo, a tak naprawdę niezbędne minimum. Plus oczywiście ta paletka nowa. Zobaczymy, jak ona będzie się sprawowała. Dam wam znać. Zastanawiam się. Widzicie, to moje ja jednak zostawiłam. Mówię, na razie nie będę kupowała nowego, bo nie ma go. Po prostu nie mogę go znaleźć. Ja go kupiłam na internetach, a ani w Rossmanie, ani w Naturze po prostu fizycznie ich nie ma, dlatego powiedziałam, że zostaje. To jest moje jajeczko z Biedronki. Było w zestawie z tym pędzelkiem i muszę powiedzieć, że sobie chwalę pędzelek. Jajeczka jeszcze nie próbowałam, ale jeżeli będzie jak pędzelek, to będzie dobrej jakości. Tak, zastanówmy się, czy mam wszystko. Mam podkład, mam puder, mam bronzer, mam rozświetlacz, różu nie biorę. Mam do brwi, mam rzęsy, mam ten tusz, mam dwie szminki do wyboru, mam ciemny cień, mam kredkę, mam paletkę, mam dużo pędzli. No i chyba styka. Tak mi się wydaje. No dobra, mam perfumy już schowane, Kuby jeszcze perfumy tutaj pójdą. Tutaj jest już, powiedzmy, że pielęgnacja nasza. No dobra, szczotę, ten teasera i to wszystko. Chyba wszystko. Mam nadzieję, że wszystko nie lubię tak na szybko, i bo nigdy nie ogarniam. Dobra, teraz to już na pewno uciekam ogarniać się dalej. Wiem, czego nie wzięłam podstawowych go produktów w takich okolicznościach. Suchy szampon Batiste i mamy wszystko. I powiem wam, że mam jeszcze dużo, dużo miejsca w mojej kosmetyczce. O! Tylko żebym nie zapomniała tego szamponu dołożyć. Fajna, duża, o Boże, jak ona jest ciężka. W sumie to już nie będę jej nigdzie wkładała, tak zostanie. Aloha! My generalnie dojechaliśmy już na działkę, jesteśmy mega zmęczeni i robimy jakąś szybką kolację, więc trzeba zakończyć ten dzień. Absolutnie bardzo żałuję, że nie mogę nagrywać podczas jazdy, bo byłoby o czym pogadać, ale to zawsze wygląda tak, że na moim telefonie jest włączony GPS, a na Kuby telefon, no nie telefon, a muzyka,
więc odpuszczamy sobie kwestię nagrywania. Jesteśmy na działce, robimy kolację. Na kolację będzie, zaraz wam pokażę, w ogóle pokażę wam moją ekstra fajną kuchnię kaflową. Jest brudna, ale nie mieliśmy siły dzisiaj już jej ogarniać. Także wybaczcie mi syf dookoła, ale kuchnia wygląda tak. Taka typowa, piękna babcina kuchnia, na której wszystko smakuje dużo lepiej. Ja dzisiaj już mówię wam dobranoc. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze dzisiaj, czyli 29. Tak, w piątek 29 obrobić ten film i wrzucić na YouTube'a. Bardzo jeszcze raz dziękuję za miłe słowa odnośnie czarnej sukienki i moich nóżek. Mam jakie mam. Wiem, że są świńskie kopytka, ale je lubię. Mówię wam dobranoc, miłych snów i do zobaczenia.